prize in the crown, and what a pretty lady, but oh, her voice is so cruel. But the stakes, that's never just too dark to shout. So I dye my clothes blood red, and when you're leaving, you will never see me shake or Cześć, z tej strony Admiros, witam was w kolejnym odcinku z gry Nibiru. I dzisiaj co zrobimy? Tak, porozmawialiśmy z detektywem, byliśmy w chatce, znaczy w takim zamku można to nazwać, w willi, o, to będzie willa. No i teraz musimy udać się do hotelu. I co tam w hotelu będziemy? Have you spoken with the detective? Yes, I think I've shed some light into that disgusting murder. No souci. Having let you in was a good thing after all. At least I won't have to explain it. May I know what you have concluded? Why don't you ask the... I mean, I don't want to talk about it again. You understand. Oh, pardon-moi. I see, of course. I have to go now. Goodbye. Au revoir. Dobra, możemy sobie iść. I muszę wam powiedzieć, to jest bardzo fajna gierka. Gram w nią drugi raz i dalej jest fun. A nie jakieś tam Minecrafty. No, wiecie o co chodzi. Dobra, to jest prawdziwa przygoda. I gdzie teraz powinienem pójść? Do hotelu pewnie, tak. I co nas czeka w hotelu? Zaraz się przekonamy o tym. No, idź, idź, Martin, do hotelu. Szybciej, szybciej. Czemu on nie może biegać? Szkoda. Fajnie by było, jakby sobie mógł pobiegać. Room 32, oui, monsieur? Yes, 32. We would like to leave as soon as possible. Of course, sir. It's only going to take a minute. That's him. All this time, they've been in the same hotel. I should have suspected. They must have been following me. I'd better bail before he notices me. Dobra, czyli jednak w hotelu nie możemy nic zrobić, nie możemy się tam dostać, bo... They knew all about my moves, and it cost Uncle DeVille. At least I know where both statues are. Okej, okay, dobra. Czyli wiemy, że statuetki są gdzieś w hotelu i musimy je jakoś odzyskać. Więc może pójdźmy najpierw na tyły hotelu i zobaczmy, co tutaj... Aha! Jednak jest nowa interakcja, jakaś bezdomna. What are you looking for around here, young man? Popped in for a bit of a chat with old Iris? No, not really. I'm staying in this hotel here and just killing time. Ah, fiddlesticks. Why would you creep around garbage, eh? That's none of your business. Yeah, right. You're not being exactly respectful to an old lady, young man. Well, I didn't even want to talk to you. As you wish. Dobra. Co tu można zrobić? Okej, okay, czyli mamy schody awaryjne, czyli musimy dostać się do hotelu przez schody awaryjne. Czy w ogóle da się je otworzyć? It's too high, I can't reach it. Nie, no to jest po prostu oczywiste. Dobra, pogadajmy z nią. Żebraczka. A nazywa się damą. Może faktycznie była damą. There is nothing to... Dobra, nic. Coś tu... O, jest laska. Hands off, young man. This stick's been around, so you better make sure you don't mess with it. Easy, easy. Hands off, I said. Dobra, czyli kija nie dostaniemy od niej. Ale możemy z nią jeszcze pogadać. O, zapytajmy ją, czy nam da kij, laskę. What's that? You come to apologize, eh? A lady you've got to treat like a flower. Never heard of that. I just wanted... Hoity-toity. What do you want from me? I need to borrow your walking stick. What? Oh, this young man needs something from me all of a sudden, eh? Well, try again. How do you speak to a lady? I must be hallucin- Wrong again. Oh my, all right. Madam Iris? Good, and? Would you be so kind as to lend me that stick of yours? Now that's much better. Old Iris will teach you some manners. So, will you lend it to me? No, I won't. Nothing's for free. Well, I just apologized. What?
That was supposed... But okay, at least you'll... I'll lend it to you. But you'll have to do me a favor in return. I'm hungry. You want money? Do I look like a beggar or what? Grab something yourself, but my legs aren't what they used to be. Get me a hot dog from that old bald-faced Cray. He's got a store right around this corner here. Deal. But you'd better keep your word. What do you think of me? Of course I will. We'll get going. I'm getting... All right. Dobra, czyli musimy iść po hot doga. Okej, okay, tam gdzieś chyba był w pobliżu hotelu. Tak, Race, coś, snack. W początku nie ma, budka z jedzeniem. Tak bynajmniej się to miejsce nazywa. No i bierzemy hot doga, dajemy jej i dostajemy się do hotelu. Wszystko ładnie i ładnie i prosto. Greetings. What will it be, sir? Give me a hot dog. It won't take a minute. In fact, even half a minute. In fact, you'll have it right away. Well, I'm not in a hurry. With the must can be. Un moment, cap. Dobra. Here you go. 3 francs. Dobra, mamy hot doga. Zanieśmy go. Jej. Okej. Trzymaj hot doga i zjedz go sobie. Nom nom nom. Here's that hot dog you wanted. Gimme. A masz. Yuck. No nie. It's outright filth this is. What? I hate that yellow gooey sewage. Bring me another one, but without the mustard. I'll only take ketchup. Just ketchup, got it? Well, what can I do? Now, this is a lady I could kill for. O Boże. Dobra, idziemy teraz znowu do tego samego miejsca, tym razem po hot doga z ketchupem. Och, czemu Martin nie biega? Martin powinien umieć biegać. Dobra, bierzmy tego hot doga. I see you enjoyed your hot dog. Want another? Yes, but I'd like ketchup instead of mustard. Why, ketchup? In these parts, that is a waste of a hot dog, I tell you. Well, that's what I've got an appetite. Well, I don't make hot dogs. Is it a problem to just replace mustard with ketchup? What's the big deal? It's not, but like I said, I don't make them. I mean, I have no ketchup here. Okay, give me a bare one. Without anything? Yes, without anything. All right, I will, but don't complain about hot dogs of old Krazen, okay? Okay. Here it is, one nudest hot dog. 3 francs. Have a nice day. Thanks. Dobra, mamy hot doga bez musztardy ani bez ketchupu. Musimy teraz poszukać ketchupu. Oj, zobaczmy, czy to w ogóle... Tu już się nie da wejść. Dobra, wracamy. Tu raczej nic nie znajdę. Tutaj już z nim nie ma co gadać. No dobra, wejdźmy do hotelu. Ciekawe, czy w ogóle da się wejść do hotelu. Czy tam czeka na nas ten gościu, który chce nas zabić. A w sumie to już nas prawie zabił. Przynajmniej tak mu się wydaje, że nas zabił. Ale jednak nie zrobił tego. Bo uciekliśmy. Ha! Dobra, da się wejść. No i co? O, jest i ketchup. Proszę. Tego było trzeba. Dobra, wyjdźmy po cichaczu, żeby nas nie usłyszał. Dobra. Teraz już powinno być łatwo. Ketchup, hot dog i mamy hot doga z ketchupem. Dobra, dajmy tego hot doga żebraczce i wreszcie koniec. Dostaniemy wreszcie tą laskę. Fajnie. Now that's much better. You're being a nice lad. Yeah, well, looks like it. It cost me some change and a bucket full. Well, I can get a bit cross when I'm up, but that's going to be better. So, can I take the stick at... Hold on a minute. What do you mean, take? Just lend. Leave it somewhere around here when you're... Sure, just lend. Enjoy. Dobra, bierzemy wreszcie tą laskę. Już myślałem, że jej nie dostaniemy i będzie trzeba znowu jakieś kolejne zadanie wykonać. Kurde, nie to.
Ale jednak nie trzeba nic więcej, wystarczy oddać jej tego hot doga. Oj, czarny ekran, już się wystraszyłem, że coś się spruło, ale jednak nie, wszystko jest w porządku. Dobra, bierzemy laskę i hop. Pięknie. I need to slip into the hotel's hall unnoticed. With a bit of luck, I won't run into either one of those two. Dobra, jesteśmy w hotelu. Mój pokój chyba będzie trochę niżej. Mhm. Złota rączka, któż to jest? I'll leave him to his work. Dobra, nie da się z nim pogadać, to wchodzimy do pokoju. I co tu możemy? Waza. Dobra, mamy wazę, co tam jest? Jakiś klucz może w środku czy coś? It's full of clear water. Okej, okay, pełna wody. Lustro, okno, tutaj raczej się nic nie da. O, gniazdko jest. Zobaczmy, co możemy z gniazdkiem zrobić. Okej. The outlet is now free. The outlet. Aha, dobra. Czyżby wodą? Tak. Ale jaki z tym sens będzie? Okej, wiatrak nie chodzi. Wentylator i co teraz? Dobra, chyba musimy pogadać z tym gościem na zewnątrz, żeby to naprawił. I'll leave him to his work. I'll leave him to. Nie. He's fixing a. I'll leave him to. I don't want to run into one of those two. I'll keep away. Okej, zobaczmy, co jest tam, bo widzę jakiś kolejny pokój, jakieś drzwi. Czy da się tam w ogóle wejść? Zobaczmy. Zamknięte. I don't know where the door leads, but... Okej, zapytajmy go, może nam coś powie o tych drzwiach. Would you have a minute? Of course! How can I help you? What's behind the door at the end of the hall? Over there at the back? Well, just a service closet. Tools, cleaners, clean top. If you need anything, ask... No, that's all right. I was just... Is that all, monsieur? I won't be... Dobra, jeszcze raz. Pardon me, I'd like to ask you... Sure, sir. The electricity seems to be out in my room. Could you have a look at it? Really? Strange. Before I begun with the light here... I tried the chandelier as well as the outlets. They're all dead. Come along. Let's see. Most likely it's... Thanks, I'll wait outside. Dobra. On sobie wszedł, a my możemy coś tutaj mu zabrać pewnie. Linę? Nie. Klucze. O, są klucze, dobrze. I to zapewne będą to klucze do ostatniej, do tego pokoju. Ale co tam będzie? Ciekawe. Na razie jeszcze nie mogę sobie przypomnieć, o co w tym chodzi. Co my właściwie tak... co tak naprawdę tutaj robimy. No zobaczmy. No dobra, jakiś pokój. Szafka. There's only more cleaners. Rozpuszczalnik. O, łatwopalne. Okej, szmata. Szmata na podłodze leżała. Podnieśmy ją, fajnie. Coś jeszcze? Wanna. Też weźmiemy? Ciekawe. My hands are clean. Okej. Czujnik. Czyżbyśmy musieli jakiś pożar? The same sensor as those in the... Okej, mamy miotłę. Już chyba wiem, o co chodzi. Już chyba wiem. Trzeba będzie podpalić pewnie. Tak? Tak, no nic innego tutaj nie dałoby się rady, nie dałoby rady wymyśleć. Mamy zapałki. Pięknie, no wszystko idzie zgodnie z planem. Zero wysiłku tak naprawdę. Dobra, włączyliśmy alarm. I waited until the hotel got deserted and discreetly there's no time to waste. They're likely to find out very... Tylko że ta szczotka w ogóle się nie paliła. Ach, no cóż, nie stać ich na lepszą grafikę, ale dobra, przeżyjemy. Dobra, zejdźmy sobie na dół.
Recepcja. Okej, klucze. The keys to all the room 32. Great. Time to pay them a little. Dobra, czyli musimy odzyskać statuetki z pokoju numer 32. Tak więc pójdziemy sobie teraz na górę. Jeszcze wyżej. Okej, gdzieś tu powinien być. Jest pokój. To jest chyba pewnie, to jest chyba pokój 32. Room 32. Okej. Teraz, gdy wszyscy sobie poszli i jest włączony alarm pożarowy, to możemy się dostać i łóżko. Tak. Na pewno ukryli w łóżku, w środku. The bed is empty and... Zobaczmy. I'll have a look under the bed. A, może nie w środku, tylko pod. Bo jednak pod łóżkiem. Tego nie bardzo to pamiętałem. Hmm. Looks like they left something behind in their haste. Okej, walizka. Zobaczmy. A numeric code, goddammit. What could the combination possibly be? Okej. Czas, nie! Świetnie. O, chyba słyszałem trzask, chyba o to w tym chodzi. Tak. Przy siódemce jest trzask, przy trójce jest taki trzask, jakby coś zaskoczyło, jakiś mechanizm w środku. I jeszcze jedna liczba. I proszę. Excellent. My luck has changed again. I won't let anybody take these away from me. Now I have to get lost. Quickly. No. I don't want to bump into those guys with this in my hands. Dokładnie. I bailed from the hotel quietly, calling a cab and setting off to the airport. A long flight to Mexico awaits me. To the Mexico! Paryż. Nie, lecimy. Wingsnet, Smart Wingsnet, reklama jakiejś firmy lotniczej. No, bardzo długi lot, bez przesiadek jak widać. Prosto do Meksyku. 3, 2, 1, boom, Meksyk. O! Jeszcze się przemieszczamy. Wow! No, tutaj z grafiką się postarali jak na te czasy. No i noc. Dotarliśmy do małego miasteczka. No i jesteśmy na miejscu. The journey was very exhausting. I can barely stand on my feet. It took me quite some time to find George's shop in the tangle of the streets. Dobra, jesteśmy w miejscu, na którym sobie zakończymy ten odcinek. No i tutaj będziemy musieli wejść do George'a. Tak więc kończymy tutaj, bo to już 18 minut odcinek, trochę zbyt długo. No ale cóż, no dobra, no tak więc wiecie co robić. Komentujcie, subskrybujcie, zapraszam na mój kanał, oglądajcie moje filmiki i do następnego odcinka. Trzymajcie się, cześć!